Proszę Państwa, Niemcy po 90 roku stały się wyznawcami, do spółki z Francją zresztą, doktryny politycznej, którą można nazwać europeizacją Europy. Europeizacja Europy to jest określenie na takie delikatne, ale nieustanne, systematyczne wypychanie Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej. Nie trudno się domyślić, dlaczego Niemcy są zwolennikiem, wyznawcą doktryny europeizacji Europy. Zacznę może od tego, że państwa dzielą się na poważne i pozostałe. I Niemcy są państwem poważnym. Państwo poważne o niczym nigdy nie zapomina. I Niemcy nie zapominają, że na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej przegrały dwie wojny, które mogły wygrać. Więc nie życzą sobie obecności Stanów Zjednoczonych w polityce europejskiej, zwłaszcza jako kierownika tej polityki. Nie życzą sobie. Francja z innych powodów, mniejsza o to jakie, ale rezultat jest podobny. Niemcy też stały się, po 90 roku Niemcy się nawróciły do linii politycznej kanclerza Bismarcka, od której odstąpił narwany cesarz Wilhelm II i Adolf Hitler. Niemcy wróciły do linii politycznej kanclerza Bismarcka, która polega na tym, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. Nie wbrew Rosji, nie w wojnie z Rosją, tylko w porozumieniu z Rosją. I wyrazem tego powrotu Niemiec do linii politycznej kanclerza Bismarcka było proklamowanie strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego, które jak na razie z powodzeniem wytrzymuje wszystkie próby niszczące. Próby niszczące to jest takie pojęcie z dziedziny przemysłu samochodowego. W każdej fabryce samochodów jest taki dział, który tak właśnie nazywa próby niszczące. I tam w tym dziale robi się z samochodami to, czego się nie powinno z nimi robić. Na przykład puszcza się silniki na maksymalnych obrotach bez smarowania. Inicjuje się czołowe zderzenia i tak dalej. Chodzi o sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji. I to się nazywa próby niszczące. Więc strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie jak na razie wytrzymuje wszystkie próby niszczące, którym jest między innymi przez Stany Zjednoczone poddawane. Proszę Państwa, jak my wiemy, że Niemcy są wyznawcami doktryny politycznej europeizacji Europy, to Stany Zjednoczone też to wiedzą. No i wcale nie chcą się z tym pogodzić. Absolutnie im to w głowie. W związku z tym, kiedy po safandulskim prezydencie Clintonie nastał w Stanach Zjednoczonych wojowniczy prezydent Jerzy Bush młodszy, natychmiast rozpoczęła się epoka aktywnej polityki Stanów Zjednoczonych, amerykańskiej w Europie. I od razu się dały zauważyć rezultaty tej aktywnej polityki. 8 państw europejskich podpisało coś w rodzaju deklaracji lojalności wobec Stanów Zjednoczonych, między innymi Polska. To premier Leszek Miller podpisał tę deklarację. Rzut oka na mapę pozwalał się zorientować, że te wszystkie państwa, które podpisały tę deklarację lojalności, leżą na obrzeżach twierdzy Europa. Krótko mówiąc, aktywna polityka amerykańska zmierza do objęcia Niemiec pierścieniem okrążenia ze strony państw zaprzyjaźnionych ze Stanami Zjednoczonymi. Oto w takiej polityce Polska może odegrać rolę jako ważne ogniwo tego łańcucha okrążenia. I dodatkowe nadzieje stworzył taki artykuł Jana Nowaka-Jeziorańskiego w maju 2001 roku. W Rzeczpospolitej Jan Nowak-Jeziorański ogłosił taki artykuł pod tytułem „Czy NATO jest zagrożone?”. Jan Nowak-Jeziorański był oczywiście agentem amerykańskim, ale bardzo wygodnym dla nas, dlatego że on nam otwartym tekstem mówił,
to, czego nie mógł powiedzieć otwartym tekstem Departament Stanu. I Jan Nowak-Jeziorański w tym artykule powtórzył amerykańskie zastrzeżenia do pomysłu budowy europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, bo Stany Zjednoczone doskonale wiedzą, Amerykanie doskonale wiedzą, że to jest nic innego, tylko pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Kiedy Bundeswehra została utworzona w 1955 roku na podstawie traktatów paryskich z roku 1954, no to Stany Zjednoczone nie były jeszcze pewne, czy Hitler nie zmartwychwstanie. W związku z tym na wszelki wypadek zdecydowały się na utworzenie Bundeswehry, ale wzięły ją pod swoją kuratelę poprzez wmontowanie ją w całości w struktury NATO. Bundeswehra nawet nie ma sztabu generalnego, a po co, kiedy jest połączone kolegium szefów sztabów w Ameryce, prawda? Więc nawet po co im to potrzeba? I każdą próbę utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, to Amerykanie całkiem słusznie, spostrzegawczo traktują jako próbę wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli, więc usunięcia jeszcze jednego skutku wojny przegranej przez Adolfa Hitlera. I są przeciwni temu. I Jan Nowak-Jeziorański w tym artykule to powtórzył, to by nie zasługiwało na uwagę, bo ta argumentacja i ta teza była znana, gdyby nie jedno zdanie, które tam napisał. Otóż napisał tak, że w tej sytuacji konieczne jest pojawienie się grupy państw europejskich ze Stanami Zjednoczonymi na czele, które zgodnie oświadczyłyby, że obecna formuła Unii Europejskiej jest propozycją nie do przyjęcia. Co to było w przełożeniu na język ludzki? Ano to była propozycja powrotu do heksagonale, ale uzupełnionego i poprawionego ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Bo wadą poprzedniego heksagonale było to, że to porozumienie nie miało dostatecznie silnego lidera. W związku z tym Niemcy z łatwością wysadziły je w powietrze. Natomiast gdyby to było ze Stanami Zjednoczonymi na czele, to już niełatwo byłoby tak. Nie wiadomo, czy Niemcy w ogóle by nawet przystąpiły do takiej operacji. I to się zapowiadało bardzo ciekawie. Ale mieliśmy pecha. 11 września 2001 roku nastąpił atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone, co w jednej chwili zmieniło priorytety polityki amerykańskiej. Na pierwszym miejscu priorytetów polityki amerykańskiej wskoczyła wojna z terroryzmem, cokolwiek by to miało znaczyć. Ale do tej wojny z terroryzmem Stany Zjednoczone potrzebowały sojuszników Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji, więc o żadnym okrążaniu kogokolwiek nie było mowy. Ale Stany Zjednoczone, chociaż od tej takiej aktywnej polityki europejskiej odstąpiły, to zostawiły sobie taką resztówkę tej aktywnej polityki właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Resztówka polegała na tym, że Stany Zjednoczone nadal ekscytowały zarzewie konfliktu, podsycały zarzewie konfliktu między Cesarstwem Rosyjskim i Cesarstwem Europejskim, czyli którego Niemcy są kierownikiem politycznym. Nie trudno się domyślić, po co Stanom Zjednoczonym taki konflikt. Otóż gdyby taki konflikt rozgorzał, to Niemcy musiałyby prosić Stany Zjednoczone o przyjaźń. I Stany Zjednoczone by Niemcom tę przyjaźń zaoferowały, ale na swoich warunkach, co by oznaczało, że Niemcy odstępują raz na zawsze od doktryny europeizacji Europy. Stany Zjednoczone już nie wbrew Niemcom, tylko na ich pokorną prośbę wracają do polityki europejskiej jako jej kierownik. Jako jej kierownik, więc o żadnej tam europeizacji już mowy być nie może. Do tej polityki Stany Zjednoczone potrzebowały dywersantów. I trzech dywersantów się zgłosiło. Gruzja, Ukraina i Polska. Rola dywersanta może nie jest zaszczytna specjalnie, ale nikt nam lepszej nie zaproponował, więc jak to mówią, dobra psu i mucha, prawda? Więc to była cała polityka jagiellońska pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ta dywersja. Nie było to jakieś sprzeczne z polskim interesem państwowym, natomiast błędem pana prezydenta Kaczyńskiego było to, że podjął się
tej niebezpiecznej roli dywersanta za darmo. W związku z tym, kiedy prezydent Obama 17 września 2009 roku dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, to znaczy wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki, nawet z tej resztówki we wschodniej Europie, Polska nic z tego nie miała, co więcej, gorzej niż nic, bo miała zaszarganą hipotekę nie tylko w Moskwie, ale i w Berlinie, bo Niemcy też nieżyczliwie patrzą na takie zaangażowanie Polski. Niemcy stoją na gruncie strategicznego partnerstwa i coś takiego to jest dla nich, z ich punktu widzenia, jest też dywersją. No i trudno, żeby się temu spokojnie przyglądały. Dlaczego prezydent Obama dokonał 17 września 2009 roku słynnego resetu w stosunkach z Rosją? No, on mi się nie zwierza, więc to ja nie wiem dokładnie, ale analizując sekwencję wydarzeń, które to poprzedziły, można tego i owego się domyślić. Otóż miesiąc wcześniej, 18 sierpnia 2009 roku, odbyło się spotkanie izraelskiego prezydenta Szymona Peresa z rosyjskim prezydentem Miedwiediewem w Soczi. Z tego spotkania nie ukazał się żaden komunikat, ale ponieważ w Polsce nie było lustracji, więc ja mam też tajnych współpracowników, a co bym sobie żałował, którzy na moją prośbę śledzą izraelskie media. I jak tylko coś tam się ukazuje, to oni mi informują, czasami nawet kilka razy dziennie, jak tam coś ważnego się dzieje. No i tajny współpracownik mi doniósł, że w wypowiedzi dla jednej z izraelskich gazet prezydent Peres coś tam jednak powiedział, mianowicie, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwsza, że Izrael nie uderzy na Iran. No to nie uderzył do dzisiejszego dnia. I druga, że on namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. No i chyba go namówił aż nadto, bo prezydent Obama nie tylko te elementy tarczy wycofał, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w Europie Wschodniej, co znowu doprowadziło do wytworzenia się próżni politycznej. Ta ewakuacja Ameryki z Europy Środkowej doprowadziła do wytworzenia się próżni politycznej, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy. I proszę Państwa, jeszcze nie przebrzmiały echa deklaracji prezydenta Obamy 17 września 2009 roku, a już rozpoczęła się w stosunkach polsko-rosyjskich epoka dyplomacji ikonowej. Z klasztoru świętego Niła w Rosji przybyła na Jasną Górę delegacja świątobliwych mnichów, którzy poprosili, żeby im podarować kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oni ją zawiozą do Rosji, umieszczą w sanktuarium, otoczą kultem i tak się stało. I dostali tam dyplomacja ikonowa. Potem jeszcze było kilka takich wizyt połączonych z wymianą świętych obrazów, bo i Rosjanie swoje przywozili tutaj do nas. Dlaczego dyplomacja ikonowa? No używam tego określenia przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka miała miejsce w stosunkach chińsko-amerykańskich w pierwszej połowie lat 70. Otóż w pierwszej połowie lat 70. Stany Zjednoczone nie miały żadnych stosunków z Chinami, a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. No bez porozumienia z Chinami było to po prostu niepodobieństwem, a tu żadnych stosunków nie było. No, między takimi mocarstwami to bardzo ważne są kwestie prestiżowe. No, nikt nie może stracić prestiżu, nikt nie może stracić twarzy, więc jak to zapoczątkować, jakiś ruch? Rada w radę uradzono, że do Pekinu poleci amerykańska drużyna tenisa stołowego. To nie byli żadni przebierańcy, tylko sportowcy prawdziwi, no ale ktoś ich musiał odebrać z lotniska, zabić do hotelu, no zająć się nimi i tak krok po kroku doszło do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, dogadał się z Chińczykami, wojna w Wietnamie została zakończona, no i to zostało nazwane dyplomacją ping-pongową. Więc ja przez analogię do dyplomacji ping-pongowej nazywam to dyplomacją ikonową w stosunkach polsko-rosyjskich i ta dyplomacja ikonowa
doprowadziła do finału. W sierpniu 2012 roku nastąpił finał uroczysty. Do Warszawy przyjechał jego świątobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl, który na Zamku Królewskim w Warszawie z jego ekscelencją arcybiskupem Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Warto zwrócić uwagę na trzy aspekty tego wydarzenia. Otóż po pierwsze, deklaracja o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim, a więc deklaracja par excellence polityczna, została podpisana przez dwóch przedstawicieli kościołów, Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego. I chociaż nie brakuje u nas płomiennych szermierzy konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła od państwa, to żaden nawet słowem nie pisnął protestu. Najwyraźniej wiedzieli, jakie potężne moce zostały w to zaangażowane, że niech no który piśnie, to one mu pisną, prawda? Od razu mu przypomną, skąd wyrastają mu nogi. W związku z tym wszyscy siedzieli jak zaczarowani. Drugi aspekt tej sprawy to jest samo pojednanie. Pojednanie jest aktem dwustronnym. Nie wystarczy, że my się pojednamy z Rosjanami, bo jak my się z Rosjanami pojednamy, a Rosjanie z nami nie, no to nie ma pojednania. My się pojednamy z Rosjanami i Rosjanie z nami też muszą się pojednać. A nie trzeba specjalnie Rosjan znać, żeby wiedzieć, że oni się pojednają z nami na swoich warunkach, a nie na naszych. A na jakich? Ano na jednym warunku. Że my się pogodzimy z rolą, ze statusem bliskiej zagranicy. Rosjanie nie ma, od XVIII wieku nie mają do nas żadnego innego interesu. I to jest ten drugi aspekt sprawy, którego trzeba sobie zdać sprawę. I wreszcie trzeci, właściwie nie tyle aspekt, co deklaracja arcybiskupa Michalika, który już po podpisaniu tej deklaracji o pojednaniu w wypowiedzi dla jednej z gazet powiedział między innymi, co następuje. Na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Bardzo ważna wypowiedź, bo ona wskazuje, że jest jakiś etap. I mądrość tego etapu sprawia, że nawet przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski nie mógł takiej deklaracji nie podpisać. A co się stało? Dlaczego? Ano dlatego, że 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO. I na tym dwudniowym szczycie NATO zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, co oznaczało ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie, który ostatecznie zastąpił porządek jałtański. Ustanowienie porządku lizbońskiego, którego podstawowym założeniem jest strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, to znaczy co? To znaczy uroczyste zatwierdzenie przez wszystkie państwa NATO ze Stanami Zjednoczonymi na czele strategicznego partnerstwa rosyjsko-niemieckiego jako czynnika wyznaczającego ramy polityki europejskiej. A podstawowym założeniem strategicznego, kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa rosyjsko-niemieckiego jest co? Jest podział Europy na strefy wpływów prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dokładnie, dlatego że pierwotnie Republiki Bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia znajdowały się po wschodniej stronie kordonu, a teraz się znalazły po zachodniej stronie kordonu. Ale poza tym wszystko się zgadza. Poza tym wszystko się zgadza. Więc szczyt NATO w Lizbonie ten nowy porządek polityczny zatwierdził. To była bardzo zła wiadomość dla Polski. To była bardzo zła wiadomość dla Polski, dlatego że strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie to są szczęki i madła, które się zaciskają na naszej głowie. I jak one się zaciskają,
to my już nie możemy głową ruszać, tak? Możemy tylko tak. Możemy tylko tak. To była zła wiadomość. Ale proszę Państwa, nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Otóż miesiąc przed tym dwudniowym szczytem NATO w Lizbonie odbył się jeszcze inny szczyt, mianowicie szczyt w Deauville z udziałem trójki osobistości, francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkoziego, naszej złotej pani z Berlina, pani Angeli Merkel i rosyjskiego prezydenta Dmitra Miedwiediewa. Ten szczyt w Deauville miał charakter nieformalny, co oznacza tylko tyle, że nie zostały tam podpisane żadne traktaty międzynarodowe, ale nieformalnie można też bardzo ważne rzeczy uzgodnić. No i tak właśnie się stało w Deauville. Po długotrwałym molestowaniu przez prezydenta Nicolasa Sarkoziego nasza złota pani z Berlina wreszcie się zgodziła na pogłębienie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. Trzeba przetłumaczyć to określenie na język ludzki. Zgoda na pogłębienie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej oznaczała, że Berlin zgadza się na to, żeby Francja zaczęła sobie budować kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego. Przedtem się Berlin nie chciał na to zgodzić, ale wreszcie pani nasza złota ustąpiła. Pytanie tylko, co w zamian dostała. Tego oczywiście nie wiemy. Możemy się domyślać, że wolną rękę w Europie Wschodniej. Tego się możemy domyślać. Na to by wskazywały późniejsze wydarzenia. Proszę Państwa, no i rzeczywiście, półtora miesiąca po szczycie w Deauville rozpoczęło się pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej, to znaczy w Tunezji wybuchła jaśminowa rewolucja, która się zakończyła obaleniem przez lud tunezyjski tamtejszego tunezyjskiego tyrana. Dlaczego w Tunezji się zaczęła? Ano dlatego, że kierownictwa opozycyjnych partii tunezyjskich rezydowały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiej rozwiedki. W związku z tym no, najłatwiej było zacząć w Tunezji. No i jak zacząć, to i skończyć, prawda? Sukces tunezyjskiego ludu podziałał zaraźliwie na inne ludy północnej Afryki i lud egipski postanowił w związku z tym obalić swojego tyrana. No i go obalił, prezydenta Hosni Mubaraka. Prezydent Hosni Mubarak został obalony przez lud egipski. No to jak tak, to lud libijski postanowił obalić swojego tyrana w osobie Muammara Kaddafiego. I tu się wyjaśnia, tu ta okoliczność wyjaśnia nam przyczyny obecności prezydenta Miedwiediewa na szczycie w Deauville. Jak Państwo wiecie, nie jest żadną tajemnicą, że Muammar Kaddafi był przez całe dziesięciolecia najukochańszą duszeńką Kremla. Najukochańszą duszenką Kremla, przyjacielem Breżniewa, generała Brzezowskiego i tak dalej. Ale kiedy zbuntowany lud libijski wyciągnął go z jakiegoś kanału i rozszarpał przed kamerami telewizji, to ruscy szachiści nawet słowem nie zaprotestowali. Najwyraźniej prezydent Miedwiediew w Deauville dokonał skreślenia Muammara Kaddafiego z listy kremlowskich duszeniek. Co za to dostał? A no tego się dowiemy w odpowiednim czasie, bo to jak mąż się dowiaduje ostatni, to my też tak samo. Co by nawet wzbudzało podejrzenia, że to naszym kosztem jakimś się odbędzie. No ale to zobaczymy. Proszę Państwa, do walki ludu libijskiego przeciwko libijskiemu tyranowi włączył się również prezydent Obama. I kiedy lud libijski szczęśliwie obalił tamtejszego tyrana, prezydent Obama zaproponował, że skoro nam tak dobrze idzie, to jeszcze obalmy syryjskiego tyrana. I tu nagle się okazało, że inaczej żeśmy się umawiali. O syryjskim tyranie w Deauville nie było mowy.
o syryjskim tyranie w Deauville nie było mowy. A prezydent Obama nadal, mimo to nalegał, no to nie było mowy, ale spróbujmy, no co nam szkodzi, prawda? Co to komu szkodzi obalić syryjskiego tyrana? I trochę na własną rękę, jeszcze zanim tam się dogadali, bezbronni cywile syryjscy rozpoczęli operację wojskową przeciwko syryjskiemu tyranowi, bo państwo wiecie, cywile dzielą się na dwie kategorie. Cywilów zwyczajnych, którzy na ogół są bezbronni, i cywilów bezbronnych, którzy na ogół są świetnie uzbrojeni. W związku z tym tam wojowali cywile bezbronni. No i prezydent Obama, żeby zachęcić bezbronnych cywilów syryjskich do większego tam wysiłku, to przedstawił w czerwcu 2013 roku takie warunki brzegowe zewnętrznej interwencji. Powiedział, jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, no to wtedy tak. Bo bezbronni cywile się postarali. Dwa razy użyli sarinu. A prezydent Obama nic, dlatego że prezydent Obama trochę się obawiał samodzielnego wkraczania, wprowadzania amerykańskich wojsk lądowych do Syrii, tylko chciał, żeby Stany Zjednoczone wkroczyły tam na czele międzynarodowej koalicji. Ale Wielka Brytania, i Niemcy, i Francja, podpuszczone przez złego ruskiego czekistę Putina, odmówiły udziału w tej koalicji. No i prezydent Obama, mimo że dwa razy bezbronni cywile użyli sarinu, no nic nie zrobił, żadnej interwencji nie przeprowadził. W rezultacie bezbronni cywile przestali w niego wierzyć i utworzyli państwo islamskie. Utworzyli państwo islamskie. To był ten wypadek przy pracy na skutek. I prezydent Obama, który doznał takiego upokorzenia na oczach całego świata, postanowił się zemścić na złym, zimnym, ruskim czekiście Putinie. Jak ty mi tak, to ja ci tak. I zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów. Krótko mówiąc, prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński. Co spowodowało, że sytuacja w Europie Środkowej stała się płynna. Stała się płynna, bo nie ma żadnego porządku w tej chwili politycznego. Lizboński jest wysadzony w powietrze. Sytuacja polityczna w Europie stała się płynna. Z tej płynności może wyłonić się cokolwiek. Z tej płynności może wyłonić się wszystko. Tym bardziej, że widać gołym okiem, iż Stany Zjednoczone, które na razie rozgrywają swoją partię z Moskalami na Ukrainie do ostatniego Ukraińca, to i tak jesteśmy w szczęśliwym położeniu, że tym razem nie do ostatniego Polaka. Bo dotychczas było tak, że do ostatniego Polaka wszyscy wojowali, teraz na szczęście Ukraińców się tam napatoczyli, więc my możemy, nasza chata trochę z kraja, ale widać gołym okiem, że Amerykanie próbują montować antyrosyjską krucjatę. Taka krucjata jest nie do pomyślenia bez udziału Niemiec. Bez udziału Niemiec to by była jakaś parodia i nieporozumienie. I w Niemczech trwa dyskusja, znaczy w niemieckiej prasie trwa dyskusja, co Niemcom przystoi w tej sytuacji czynić. Czy przeczekać prezydenta Obamę, trzymając się strategicznego partnerstwa z Rosją, i zobaczymy, co tam wymyśli następca. Przygotować się ewentualnie na wszystkie możliwości. Czy też machnąć ręką na strategiczne partnerstwo z Rosją i przyłączyć się do antyrosyjskiej krucjaty zmontowanej przez Amerykanów. I warto, żebyśmy sobie postawili tu pytanie, jaki argument mógłby Niemców przekonać do machnięcia ręką na strategiczne partnerstwo z Rosją? Myślę, że jeden argument mógłby Niemców przekonać. Mianowicie obietnica amerykańskiej zgody na rewizję postanowień konferencji czterech mocarstw w Poznaniu odnośnie ziem zachodnich i północnych.
To by mogło Niemców przekonać. Weźmy co nasze, a potem niech nam ktoś to odbierze. A potem wrócimy znowu, będziemy politykowali, zobaczymy, co Moskale na to powiedzą, kto w Ameryce będzie rządził i tak dalej. Ale to jest wyrok śmierci na Polskę. To jest wyrok śmierci na Polskę. Tym bardziej prawdopodobny, że jednocześnie trwają naciski na Polskę w sprawie realizacji żydowskich roszczeń majątkowych. Jakie byłyby konsekwencje? Pan prezydent Rywlin, prezydent Izraela, który w jesieni tego ubiegłego roku przyjechał do Warszawy na uroczystość otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich, w przeddzień przyjazdu do Warszawy udzielił wypowiedzi Polskiej Agencji Prasowej i powiedział, że no, celem jego przyjazdu jest uczestnictwo w tej uroczystości, on żadnego protokołu nie będzie tu wywracał do góry nogami, ale doskonale pamięta o sprawie roszczeń majątkowych, o złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Proszę Państwa, musimy sobie uświadomić, jakie konsekwencje pociągnęłaby za sobą realizacja żydowskich roszczeń majątkowych szacowanych na 60, być może nawet 65 miliardów dolarów. Środowisko, które dysponowałoby na terenie Polski, a zwłaszcza na terenie resztówki polskiej, takiej kongresówki, majątkiem tego rzędu, miałoby dominującą pozycję ekonomiczną, co nie ulega wątpliwości, a co za tym idzie, dominującą pozycję społeczną i polityczną. To by była jerozolimska szlachta naszego mniej wartościowego narodu tubylczego. Proszę Państwa, z punktu widzenia Niemiec, taki rozwój sytuacji to jest prawdziwy dar niebios. Prawdziwy dar niebios, dlatego że każdy protest Polski przeciwko zmianie granic i w ogóle temu stanowi rzeczy, zostałby przedstawiony opinii międzynarodowej jako wybuch dzikiego, organicznego polskiego antysemityzmu i można by go było całkiem bezpiecznie spacyfikować, bo z antysemitami jest krótka rozmowa. Dostają w łeb przy aprobacie wszystkich świadków. Nikt nie będzie protestował, przeciwnie, każdy chętnie się przyłączy do egzekucji, bo jak jest wśród bijących, to sam nie jest bity i może się politycznie wyleczyć w jednej chwili. I opinia światowa jest intensywnie do tego przygotowywana przez pierwszorzędnych fachowców od niemieckiej i od żydowskiej polityki historycznej. Do nas tylko echa docierają w postaci filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, ale przecież powszechna świadomość jest, że to jest że Polacy to jest antysemicka dzicz, którą trzeba trzymać pod kuratelą, bo inaczej to znowu zrobią coś okropnego. Więc z punktu widzenia Niemiec taki rozwój sytuacji to jest prawdziwy dar niebios. I dlatego, proszę Państwa, kiedy prezydent Obama był w czerwcu ubiegłego roku w Warszawie i żeby nam powinszować, że znowu podjęliśmy się roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, to dwukrotnie na antenie Radia Maryja mówiłem, że tym razem już nie wolno nam popełnić błędu popełnionego przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podjął się tej roli dywersanta za darmo. Tym razem powinniśmy już załatwić przynajmniej dwie sprawy. Po pierwsze, żeby rząd amerykański, to nie pokątnie gdzieś tam na korytarzu przy toalecie, tylko oficjalnie i ostentacyjnie nawet, zapewnił Polskę, że już nigdy pod żadnym pozorem nie będzie na Polskę wywierał nacisków w sprawie realizacji żydowskich roszczeń majątkowych. Bo my hałasy ze strony Żydów, to my możemy wytrzymać na bieżę i sami będziemy hałasować. Od tego jeszcze nikt nie umarł. Natomiast amerykańskich nacisków możemy nie wytrzymać. Możemy po prostu nie wytrzymać. I to jest jedna rzecz, którą powinniśmy załatwić. Druga rzecz, Polska podejmując się niebezpiecznej roli
amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, siłą rzeczy staje się państwem frontowym. Więc oczekujemy, że będzie przez Stany Zjednoczone potraktowana tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Co by się przełożyło na finansową kroplówkę 4 miliardów dolarów rocznie, plus udogodnienia wojskowe takie same, z jakich korzysta Izrael. Jeśli prezydent Obama by nas wyśmiał, to byłaby to dla nas ważna informacja, że chce nas wykorzystać i zostawić z dzieckiem. No to nie powinniśmy w ogóle w ten interes wchodzić. Natomiast jeśli prezydent Obama by nas nie wyśmiał, no to mamy lepsze rozeznanie własnego położenia. Proszę Państwa, oto mamy z inicjatywy prezydenta Komorowskiego został rozpoczęty proces modernizacji sił zbrojnych, 10-letni program modernizacji sił zbrojnych, na który Polska ma wydać 140 miliardów złotych w ciągu 10 lat, czyli około średnio 14 miliardów złotych rocznie. 4 miliardy dolarów amerykańskiej kroplówki oznaczały podwojenie tej sumy. Możemy zatem skrócić okres modernizacji z 10 do 5 lat, a przy założeniu, że jeszcze udogodnienia wojskowe z takich, jakie korzysta Izrael, to możemy ten okres skrócić być może nawet do 3,5 roku. Likwidujemy w ten sposób bardzo niebezpieczną dla Polski lukę czasową, bo w ciągu 7 lat to Polski może nie być. Polski może nie być 7 lat, to jest bardzo... Druga wojna światowa trwała 5 lat zaledwie. Więc likwidujemy lukę czasową. O ile mi wiadomo, niestety, nikt tego rodzaju propozycji prezydentowi Obamy nie złożył, a on z własnej inicjatywy nie będzie z takimi propozycjami występował, bo on nie jest prezydentem Polski. On nie ma obowiązku troszczenia się o polski interes państwowy. On jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc jeżeli ktoś mu robi jakieś przysługi za darmo, no to w to mu graj, to dawać mu więcej takich frajerów, prawda? I proszę Państwa, tutaj Państwo możecie odegrać, mówię o Polonii kanadyjskiej, amerykańskiej, możecie odegrać pewną rolę bardzo dla Polski korzystną. Doprowadzając ponad podziałami, które są, o których ja wiem, że są trudne do tego, ale trzeba się jakoś tak wznieść trochę ponad te podziały i doprowadzić do pojawienia się lobby politycznego polskiego, który przynajmniej w niektórych bardzo ważnych dla państwa polskiego sprawach będzie przemawiało jednolicie, tak żeby nikt polskich interesów nie lekceważył ostentacyjnie, żeby nie liczył na to, że bez względu na to, co będzie robił, polskie głosy otrzyma za darmo. Żeby na to nie liczył i żeby mu uświadomić na to, że nie będzie za darmo. Że trzeba coś dla Polski zrobić, bo inaczej nie będzie tych polskich głosów. I o to Państwa proszę. O to Państwa proszę, bo nasi umiłowani przywódcy tego nie zrobią. Nasi umiłowani przywódcy tego nie zrobią. Co więcej, oni będą wam przeszkadzać, ale no, ktoś musi to zrobić. Ktoś musi się poświęcić. No i proszę was, żebyście się trochę poświęcili. Dziękuję bardzo.